Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Walcząc o oddech, który tworzymy wspólnie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym. A dzisiaj porozmawiam z Julią Kamiską. Dzień dobry, Julio. Dzień dobry. Piosenkarka, aktorka, scenarzystka, nie wiem, jakie jeszcze masz. Tam? Astmatyczka. Astmatyczka, po to tutaj jesteś, tak. To idziemy od razu do, do, do sedna. U ciebie pierwsza wyszła astma czy alergia? Bo to najczęściej się ze sobą wiąże, mm -hmm. nie? Najpierw y, alergia, a astma bardzo szybko. To znaczy, z, z re, y, relacji mojej mamy wynika, że pierwsze jakieś reakcje alergiczne pojawiły się u mnie, jak miałam dwa miesiące, więc bardzo wcześnie, y, a później było już tylko gorzej. A potem znowu lepiej taka, taka sytuacja. Więc pierwsze oznaki, jak miałam dwa miesiące, astma, jak byłam bardzo małym dzieckiem. Pamiętam, że. Y, Bawiłam się takim domkiem. Mój tata mi zrobił taki domek, jakby kukiełkowy dla lalek i bardzo lubiłam się tym bawić i że strasznie się męczyłam i nie wiedziałam, że to jest to no byłam za mała prawdopodobnie nie jestem pewna, czy w ogóle mówiłam wtedy, to jest jedno z pierwszych moich y, wspomnień, to, że, że było mi ciężko jakoś tak tutaj i że ciężko mi się było bawić, ale nadal tak bardzo chciałam się bawić. Yy, Mimo, że to nie była zabawa taka, która polega na bieganiu i tak dalej, tylko taka stacjonarna zabawa. Taka tak. U mnie. u mnie jakoś ta astma nigdy nie była związana z wysiłkiem fizycznym. Też się, też się <coughs> tak zdarzało, ale głównie było to, Ale jest nadal alergiczne, powiązane z alergią na sierść zwierząt. Wszystkich <noise> yy, alergie pokarmowe i no mam. Pełen wachlarz. Nie, nie, nie miałam szczęścia tutaj, jeżeli chodzi o jakieś rozdanie genetyczne, czy też nie, nie wiem w sumie skąd to się wzięło. A łatwo te diagnozy się pojawiały jakoś w krótkim mhm. czasie? Dosyć szybko one się pojawiły, natomiast nie do końca były trafne. Jak się okazało, bardzo późno, bo. E, tak jak już powiedziałam, miałam pełen wachlarz, więc miałam astmę, alergię pokarmową i y, alergię pokarmową taką, y, że y, miałam straszną wysypkę, taką naprawdę okropną, i to zostało zdiagnozowane jako atopowe zapalenie skóry. Po czym po wielu, wielu latach, kiedy mój stan się notorycznie pogarszał, y, zaczęłam szukać na własną rękę, okazało się, że jestem bardzo uczulona na gluten, czego nikt mi nie zdiagnozował. I w momencie, kiedy ten gluten odstawiłam, to okazało się też, że astma się w, znaczną, w znaczącej mierze cofnęła, więc to gdzieś tam było jakieś takie krzyżowe, taka zależność. Ale ciężko jest w ogóle te przypadłości alergiczne zdiagnozować tak precyzyjnie, nie? bo się robi różne badania, tam z krwi i inne. U ciebie to jakoś tak y, punktowo poszło, że jak zaczęłaś się badać, to szybko zdiagnozowano jakby dokładnie na co? Że ten gluten, mm. że to sierść, no, Nie imię, no, te, ten gluten to, to wyszło w wieku 30 lat, czyli no, 5 lat temu, więc w sumie niedawno. Mm. Ja nie jestem pewna, czy mnie wcześniej nie testowano pod tym kątem, bo pamiętam bardzo wyraźnie, że jako dziecko miałam robione testy takie skórne, takie klasyczne y, testy. Ja się pytam, dlatego ja sam jestem astmatykiem i alergikiem. Ja mam tą taką łagodną. Y, y, wersję tej choroby, natomiast no, też próbowałem się badać w kierunku tej alergii, właśnie na co to uczulenie jest. I z tych takich podstawowych tekstów, te testów, które się robi w opiece medycznej dzisiaj w Polsce, nic mi nie wychodzi. Nikogo, y -y. Nie, więc... y -y, ponieważ u mnie ta astma i alergia były bardzo, bardzo wyraźne i bardzo ekstremalne, bo y, sporo czasu spędzałam w szpitalach, było to dosyć oczywiste, że w momencie, kiedy miałam jakikolwiek kontakt na przykład, nie wiem, z psem, kocham psy, więc oczywiście targałam te psy i y, okazywałam im uczucia, i natychmiast puchłam y, i się dusiłam, i, i miałam katar, i puchły mi oczy, i leciały mi łzy, więc nie było absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest alergia y, w związku, i astma. W związku z czym no, tutaj nie, nie trwało to długo. To była natychmiastowa y, diagnoza i była do pewnego stopnia trafna. I dosyć szybko zostałam zasypana różnego rodzaju lekami sterydowymi, niesterydowymi. Tych leków było coraz więcej i więcej. I jakoś tak się działo, że no... Dzisiaj sobie myślę, że to, ponieważ jest to choroba psychosomatyczna, gdzieś to było związane z moim stanem, że im gorzej było, im więcej czasu spędzałam w szpitalu, im więcej stresu to powodowało. No wiadomo, dziecko, które żyje w szpitalu, a, a było tak przez jakiś czas, nie jest zbyt szczęśliwe. Długie okresy spędzałaś w szpitalu? To było tak pulsacyjnie, bo jakoś tak się ze względu na tę astmę składało, że za każdym razem, kiedy byłam chora, to najczęściej się to przekładało na jakieś zapalenie oskrzeli, zapalenie zapalenia płuc. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy to przeszłam. I to... Ile najwięcej czasu Czyli spędziłam w szpitalu... w takich silnych stanach chorobowych byłaś po prostu hospitalizowana, tak. tak? Jak już coś takiego się działo? Tak, ale były też takie sytuacje, kiedy dostawałam ataku w szkole już później, kiedy byłam y, uczennicą i, y, i wtedy przyjeżdżała karetka, bo No a tam z kolei nie było zwierząt. <laughs> tam był chyba po prostu jakiś stres, albo reakcja może, może na, na coś innego, czego nie jestem w stanie teraz, do, do czego nie jestem w stanie teraz dojść, ale to był kawał trudnej drogi do względnego zdrowia. Kurze, bo jako tak od dziecka miałeś problem z tą chorobą, no tak sobie myślę, że to musiało być dla ciebie cholernie trudne, nie? Że tak jako dziewczynka, która właśnie chodzi do szkoły, nie wiem, chce normalnie funkcjonować wśród rówieśników, no gdzieś Pewnie były jakiś taki, nie, jakiś, nie wiem, jakiś obawa, lęk? Rodzice może panikowali trochę? E, no tak, nie zazdroszczę moim rodzicom, bo posiadanie takiego chorego dziecka, byłam no, chorym dzieckiem, e, musi się wiązać z ogromnym stresem i jakąś taką niepewnością. Oni oczywiście robili wszystko, żeby mi pomóc, ale byli trochę bezradni, no bo co więcej można zrobić, oprócz pójścia do lekarza i zasięgnięcia porady, e, czy przetransportowania mnie do szpitala. Moja mama mi kiedyś powiedziała, że nie sądzi, żeby. Jeździła samochodem, bo jakby nie miała takiej potrzeby, gdyby nie to, że trzeba było mnie zawieźć do lekarza albo do szpitala w pewnym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie moje uczucie, to może co mi to dało, bo wydaje mi się, że to, że byłam tak bardzo chora czy jakoś zestresowana, spowodowało, że jestem bardzo odporną osobą, tak w ogóle w życiu, że dało mi to bardzo dużo siły. Bo stwierdziłam, że ja będę to ignorować. Ignorowałam tę chorobę i uznawałam, że będę sobie tak funkcjonować na tyle normalnie, na ile tylko można. I to mi pomaga w życiu. Zaakceptowałaś po prostu, że jest czasem ciężko, ale... Tak, ale teraz już nie jest ciężko. Teraz ta, ta choroba tak gdzieś tam mi towarzyszy. No wiem, że muszę e, mieć ze sobą leki, jeżeli idę do znajomych, którzy mają zwierzęta, bo wiem, że się nie powstrzymam i będę je smyrać. Ale oprócz tego jestem osobą bardzo aktywną, nie jest to astma wysiłkowa. W sensie, wydaje mi się, że udało mi się już przekroczyć ten moment y, bycia tak sprawną, że to gdzieś tam mi nie zawadza. Y, no a poza tym, jak już się okazało, że jednak jestem uczulona na gluten, to jakoś, jak za dotknięciem czarodziejskiej mhm. różdżki, nagle się okazało, że mogę mieć skórę bez. Y, bez jakichś takich bąbli, przesuszeń, że nie muszę stosować maści sterydowych, że wystarczy po prostu tego nie jeść. I to jest już wystarczający krok. A wróćmy jeszcze do, do, do tego okresu młodości. <coughs> Ty czułaś się jakaś trochę gorsza od rówieśników przez to, że, że jesteś chora, jesteś uczulona? Zazwyczaj nie, ale były takie momenty, kiedy na przykład na wf i ktoś nie chciał ze mną ćwiczyć, ponieważ miałam taką e egzemę, to się mówi o egzemach? Nie wiem, no, miałam takie zmiany skórne mhm. tutaj na zgięciach łokciowych, było takie ćwiczenie, że się dzieci trzymały tak za łokcie i że się przeciągało nawzajem na i nikt nie chciał ze mną ćwiczyć, bo to było tak obrzydliwe, że miałam po prostu obrzydliwą skórę. Także, tak. się o tym mówić z uśmiechem, ale podejrzewam, że wtedy na no, dla dziewczyny to, kurczę. straszne było być, to no. było. straszne, A też myślę, że ten uśmiech to wiesz, jest tak, <noise> taka samoobrona. Trochę przykrywasz emocje. Tak, tak. Yy, także no to nie było miłe, nie. A czułaś, że tracisz coś przez to? Przez, przez, przez chorobę? Że no, ciała, to cię jakoś ogranicza? Bo, tak yy, jak już powiedziałam, jestem wielką fanką zwierząt wszelkiego rodzaju. I nie mogłam mieć zwierzęcia. I do tej pory nie mogę. Dlatego cały czas Walczę o to zdrowie i mam nadzieję, że kiedyś będzie taki moment, yy, nie wiem, pojawią się takie leki, albo ktoś odkryje, dlaczego tak jest, albo no nie wiem, coś się takiego zadzieje w moim życiu, że będę mogła pojechać do schroniska i wziąć pięć psów. <słyska> <słyska> bardzo, bardzo bym tego chciała. A jakie miałeś takie najcięższe przypadki zaostrzenia choroby? Wydaje mi się, że to nie potrafię teraz nazwać jakiegoś takiego konkretnego wieku, kiedy było najgorzej, ale na pewno było to w wieku takim dziecięcym, że kiedy byłam w szpitalu i y, z, tym, z tą moją walką o oddech było tak źle, że musiałam po prostu tam być. Nie pamiętam, jak długo tam byłam, ale y, pamiętam, że musiałam się przyzwyczaić do tego, że wiecznie miałam Założony węflon, i, yy, i ten węflon trzeba było przekładać, bo żyły po prostu nie wytrzymywały ilości jakby leków i ingerencji. W związku z czym jako dziecko, nie wiem czy ja miałam 10 lat, nie pamiętam, to musiałabym mamy spytać, e, że był taki moment, że zastanawiano się, czy trzeba już zakładać węflon w nogę, bo już nie mam jakby wolnych żył na rękach. I... I pamiętam ten moment, wydaje mi się, że wtedy stałam się już bardzo dorosła, że miałam takie, a, spoko. Dobra, no po boli, co za problem? Przecież już tyle mnie bolało. To, to było ciężkie. Albo ciężkie było też to, że nie mogłam pojechać na żaden obóz, że dzieci jeździły na różne obozy, mój brat jeździł na jakieś tam obozy, a ja nie mogłam, bo nie wiadomo było, czy coś mi się nie stanie. Także jak sobie myślę teraz z tej perspektywy o tym, że tak sobie funkcjonuje zupełnie nonchalancko, to rozpatruję to wręcz w kategorii cudu. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, jak to się stało, ale jest dobrze. <grych> A jak to było z tymi lekami? Kiedy doszłaś do, do, do takiego momentu, że uznałaś, że potrzebujesz czegoś więcej niż tylko. Leków ziewnych, leków na astmę, że potrzebujesz jakiejś zmiany, żeby tak naprawdę mm. zacząć się czuć dobrze i funkcjonować jakoś normalnie? Był taki moment, że stosowałam dosyć silne leki. Nie pamiętam teraz, jakie to leki były, ale wiem, że byłam kompletnie rozregulowana, że mój organizm był rozregulowany. Nie uprawiałam żadnego sportu, yy, ważyłam dużo więcej niż teraz. Prawdopodobnie również w związku z tymi lekami, i chciałam spróbować jakoś tak powrócić do tej równowagi. W związku z czym e, zaczęłam się trochę inaczej odżywiać, e, zaczęłam szukać też innych lekarzy, żeby tylko nie, nie był to tylko jeden lekarz prowadzący. I to mi trochę pomogło, bo udało się te leki zmienić, e, a potem z czasem, kiedy mój stan się poprawiał. To okazało się, że te leki można po latach, ale jednak wycofać prawie całkowicie. Ja teraz już stosuję leki tylko i wyłącznie doraźnie, ale myślę, że to ma też związek z tym, że no podeszłam do tego jakoś tak, powiedzmy, holistycznie. Czyli po prostu zaczęłam o siebie bardzo dbać, jakoś tak starałam się postawić siebie i tę dbałość o swoje ciało o swoje samopoczucie na pierwszym miejscu. I w momencie, kiedy poczułam się dobrze jakoś tak sama ze sobą, przestałam się bać, yy, to, to okazało się, że, że można te leki ograniczyć. I bardzo się cieszę, że tak się stało. Nie zawsze tak jest, ale czasem mi się udaje. A wcześniej lekarze sami nie, nie proponowali, czy nie sugerowali, żeby właśnie bardziej kompleksowo jakby zająć się zdrowiem, być, by, abstrahując już od samych leków, żeby potraktować właśnie holistycznie samą siebie? Nie. Nie i myślę, że to się nieczęsto zdarza. Albo ja miałam pecha po prostu, bo jako dziecko trafiłam pod opiekę takiej lekarki, która była lekarką starej szkoły, czyli leczenie objawowe tylko i wyłącznie. No i no, oczywiście no, można w ten sposób działać i gdzieś tam mi to pomagało, ale dla mnie osobiście było to niewystarczające. Miałaś w swoim życiu jakieś takie momenty, kiedy tak um, realnie, nie wiem, odczuwałaś obawę, jakąś strach o, o swoje życie w ogóle? W związku z chorobą? Nie. Jako dziecko, mimo że bywały takie momenty, że przyjeżdżała po mnie karetka, to y, jakoś w ogóle nie wydawało mi się, że to jest możliwe. Wydaje mi się, że zawsze czułam się jakoś tak wystarczająco silna. I znam dobrze to uczucie, kiedy. Jakby coś mi usiadło na klatce, że nie mogę tego oddechu nabrać, ale yy, no wiem, że albo mam leki w domu, albo mogę nie wiem, wyjść na balkon i spróbować się uspokoić i jakoś tak ten oddech sobie chociaż odrobinę wyregulować. Na tyle wystarczająco, żeby wsiąść do samochodu i do domu dojechać po te leki, bo nie zawsze pamiętam, żeby je ze sobą mieć. Ale to zdarza mi się naprawdę sporadycznie. Ale wiem, że to uczucie nadejdzie, jeżeli, jeżeli spotkam jakieś fantastyczne zwierzę. Spotykałaś się z hejtem, kiedy miałeś problemy trochę z wagą, bo byłaś bardziej, bardziej przy, 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 przy kości, jak to się mówi? Hmm. Bo jest coś takiego, nie, że jeden z takich też elementów, który gdzieś występuje u osób, które są chore, czasem właśnie przez to borykają się te z nadwagą, no że pojawia się jednak wstydnie, nie? Też będąc aktorką, mm -hmm. jakby, no, konfrontując się zawsze z publicznością, jakby y, z oceną często, nie? I... Wiesz co, wtedy, kiedy ja y, zaczęłam funkcjonować w show biznesie, to nie było tak rozwiniętych mediów społecznościowych. Y, kiedy to był 2008 rok, tak, jak zaczęliśmy zdjęcia do serialu, to ja wtedy nie miałam Instagrama, bo Instagrama zdaje się w ogóle wtedy jeszcze nie było. 2008 rok, <noise> to tak. była brzydula. Tak. No chyba nie było, nie? Nie było. E, dlatego może między innymi I nie było wtedy chyba jeszcze też. Nie, chyba nie. nie, nie e, także sporo tego hejtu mnie ominęło. Ja też nie... byłam dosyć taka outsiderska, nie. No tak, ale są to wiesz, te wszystkie takie branżowe, branżowe portale, tam puderki inne takie, które uwielbiają po prostu. Mm -hmm. Tak, ale I wydaje mi się, że właśnie. sobie w stanie wyobrazić Julia Kamińska, jak ona tam coś tam. No. Y... Czytam te nagłówki czasem tak, po prostu. Nie? Tak, to, to bywa bolesne, ale jakoś yy, paradoksalnie wydaje mi się, że dużo więcej hejtu czy jakichś takich ataków doświadczyłam w momencie, kiedy bardzo yy, schudłam. Yy. Dlaczego? Dlaczego doświadczyłam ataków? Tak. Jakby na czym one polegały? Jaki był zarzut? No zarzut był taki, że promuję anoreksję. Głównie z czymś takim się spotykałam, co było bardzo przykre, bo jakby w moim życiu działy się wtedy straszne rzeczy. Ja po prostu przestałam mieć taką chęć, żeby jeść i to nie była promocja anoreksji, to były po prostu zaburzenia odżywiania. Które nie miały nic wspólnego z tylko z innymi tam. Tak, z innymi no, sytuacjami życiowymi, mhm. tak po prostu bywa. A jeżeli chodzi o, o, o jakiś taki fat-shaming, to też się zdarzało. Też się zdarzało, ale myślę, że było tego mniej, może w mojej głowie, bo może właśnie wiesz, co przez, przez to, że tak bardzo starałam się ignorować problemy ze zdrowiem przez całe swoje życie po prostu postanowiłam, że mnie to nie będzie ograniczać, czy może nie będzie mnie to dotyczyć, to dosyć łatwo mi przychodzi ignorowanie ataków. Po prostu są. No to to weszło trochę w krew, co? Tak. Niedawno taki raport powstał o życiu z ciężką, który wskazuje innymi taki ciekawy obszar <laughs> Że często astma powoduje zaburzenie relacji trochę społecznych. Często także w rodzinie. Czy ty miałaś jakieś. Czy, czy ta choroba też czasem wpływała na to, że czegoś nie robisz, czegoś unikasz właśnie w związku nie wiem, z najbliższymi? No, na pewno zmieniło to nasze życie jako rodziny, bo w pewien sposób trzeba się było dostosowywać do tej choroby. I na przykład to, że, że nie jeździłam na wakacje tak jak inne dzieci, to, że rodzice się martwili, to, że y, zastanawialiśmy się, czy możemy iść do jakichś znajomych, bo mają psa. I ja mówiłam, że bardzo, bardzo chcę, i potem czasem rodzice się zgadzali, a potem było im źle, bo, y, bo ja cierpiałam i trzeba było uciekać do domu, stosować leki, patrzeć, czy, czy wszystko jest ze mną ok. Myślę, że to wpływa na, na życie. No, bardzo, jak każda choroba. A twoi rodzice nie mają zwierzaka teraz? Mają. I nie miałaś problemu, w, kiedy już, już będą z dorosłą osobą? No tak, tak z nimi? Oni mają kota, tak naprawdę mają koty, bo zajmują się wszystkimi lokalnymi kotami z zewnątrz <noise> również oraz swoim własnym Spomniają kotem wewnętrznym. To marzenie, tak? Spełniają moje marzenie. I. E... Ja na koty jestem jakoś mniej uczulona niż na psy. Także kiedy odwiedzam rodziców, to wiem, że pewnie tak na... do trzech dni wytrzymuję bez leków, co jest jakimś niezwykłym osiągnięciem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jest. Mm -hmm. A potem już muszę wziąć jakąś małą tabletkę albo jakiegoś sztacha. <grych> I i no, nie sądzę, żebym mogła spędzić w domu rodzinnym na przykład miesiąc. Myślę, że to by było, nie wiem, gdzie by mnie to zaprowadziło. Może do szpitala. Ale nie zamierzam tego sprawdzać. No, no słusznie, słusznie. A czy w pracy, na przykład, twojej dzisiaj, kiedy jesteś, nie wiem, na estradzie, na deskach teatru, występujesz, czy no nie wiem, czy przed kamerami, gdziekolwiek śpiewasz? No z jednej strony wiem od szanowanych aktorów, że ta trema i ten stres. To jest element, który nigdy, którego nigdy nie da się zlikwidować i chyba nie ma ludzi, którzy wychodzą i są zupełnie wyluzowani, i zawsze ten element spięcia w środku występuje, dobrze mówię? Tak, on jest. To znaczy ja, ja a, sama, ja go mam. a sama wspominałaś, no, że ta te psychosomatyka też jest jakby istotna w tym wszystkim, nie? że, że ciało czasem, emocje dają jakieś tam sygnały mhm. do ciała i w drugą stronę. Czy ty. Y nie masz jakichś takich obaw często, jak, jak, jak na przykład jak pojawiasz się gdzieś, masz gdzieś wystąpić, Czy gdzieś ta choroba jest. Nie, jak y, jestem na scenie albo gdzieś na, na planie filmowym, to tego się nie obawiam w ogóle. Natomiast na przykład wczoraj byłam y, u y, Skubasa, u radka, z którym nagrywam płytę, i y, on ma psa, bajkę. Yy, która jest fantastyczna i za każdym razem, kiedy do niego idę na nagrania, to wiem, że yy, przyjdzie taki moment, że usłyszę w słuchawkach takiego kotka w swoim oddechu, takie wiesz, tak... I mm. yy, że wtedy mój głos nie będzie brzmieć tak dobrze, jakby mm. mógł. Natomiast no, lubię u niego nagrywać i fajnie to wychodzi. Ale potem, jak przesłuchuję te piosenki, to sprawdzam, czy tam coś mi nie świszczy przypadkiem, czy tam czegoś nie trzeba wyciąć. I czuję ten wysiłek. On jest dużo większy, niż, niż byłby, gdyby to było studio, powiedzmy, nie wiem, jakieś takie sterylne. Mm. Ale, yy, no ale, lubię, taką, lubię bajkę. Taką pacjentką zdrową to nie jesteś, bo mając świadomość dużą i wykona, wykonałaś dużo pracy sama też, nie? żeby uzdrowić się, to jednak... Wchodzisz takie pola ryzykowne. Wchodzę. Teraz się nie ograniczać. <grym> Wchodzę. Wiem, że nie jest to może tak do końca rozsądne, ale z drugiej strony już tak bardzo dobrze znam swoje ciało i swoje reakcje, że wiem, co za tym idzie. Wiem, że wystarczy mi wziąć tę jedną tabletkę i że oczywiście mogłabym jej nie brać. No ale też nie, nie boję się leków. Nie mam tak, że jestem wrogiem i nie chcę ich stosować. One mi pomagają, one mi ratowały życie wiele razy. W związku z czym staram się z nich korzystać. E, tak, jest to kategoria zachowań ryzykownych, przyznaję, ale trudno, no to jest moje życie i jestem gotowa na takie ryzyko. Nauczyłaś się trochę balansować na krawędzi, co? Tak. Z tymi doświadczeniami z młodości. E, nie masz takiego, czy nie, może masz takie poczucie, że, że kurczę, że masz. Chorobę, z której być może się nigdy nie wyleczysz, tak naprawdę? Że zawsze będziesz musiała mieć ten. No, no Wziewny jeden lek gdzieś w torebce pod ręką albo tabletkę, która w razie czego mam. ratuje ci życie. Natomiast mam też nadzieję, bo jeszcze 5 lat temu, czyli zanim dowiedziałam się, że mam tę alergię na gluten, wydawało mi się, że nigdy na przykład nie będę mieć. Takiej możliwości, żeby pomalować usta szminką, i jakby jakoś specjalnie tego nie, nie zakrywać, bo miałam po konsumpcji glutenu. Oprócz tego, że miałam tutaj tę wysypkę, to ona się pojawiała tutaj wokół ust. I to było bardzo problematyczne w pracy. I wiecznie miałam takie zajady, i wszyscy mi zawsze mówili, żeby suplementować witaminę B. Ja to witaminy B suplementowałam, sprawdzałam, robiłam badania, wszystko chodziło, że wszystko jest w normie, że jestem zdrowa. I potem nagle się okazało, że to jest ten gluten. Odstawiłam go i mam takie zupełnie normalne usta, jak inni ludzie. To było moim marzeniem przez wiele lat. Wiem, że to jest no, dziwne, ale to było moje marzenie: mieć normalne usta. A teraz moim marzeniem jest mieć psa i nie mieć tej astmy. więc Ponieważ wydawało mi się, że ja już zawsze będę żyć z takimi ustami, takimi posiepanymi, z takimi swędzącymi, bolącymi, i nagle się okazuje, że to życie może być z bezbolesnymi ustami. I to mi daje nadzieję, że może kiedyś będę mogła bezboleśnie y, przytulać psa. Może to jest naiwne, ale mam taką nadzieję. To jest, y, to jest moja nadzieja, mam do niej prawo. <laughs> I wolę żyć tą nadzieją, niż myślą, że zawsze będę musiała przy sobie w torebce nosić inhalator, chociaż dzisiaj mam. <laughs> Jak jeżdżasz na wakacje, to czy to pierwsza myśl, to żeby co, żeby do kosmetyczki Oprócz szczoteczki, pasty do zębów, to musi być lekno. Tak, tak, mu musi być koniecznie. I zawsze, kiedy się pakuje, to to jest <laughs> pierwsza rzecz, którą wkładam do walizki. Bo zdarzyło mi się kiedyś nie zabrać leków. E, taka byłam nonszalancka. <laughs> I nic się nie stało podczas tego wyjazdu, ale był to wyjazd zagraniczny. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że tych leków nie ma, to ścisnęło mi się gardło. I bałam się, że z samej tej świadomości, mm -hmm. że nie mam leków, że zaraz, że zaraz się zacznie. No nie zaczęło się na szczęście. Yy, miałam szczęście. A jak teraz, powiedz, tak funkcjonujesz yy, w życiu? No, zostawiając jakby te, tą sierść, i te zwierzęta z boku na chwilę. Yy, jesteś aktywną osobą poza pracą? Nie wiem, sportu uprawiasz? Yy, tak. Tak, zawsze nie masz tu jakiegoś sportu. takiego też lęku, że, że kurczę, bo no jest taki, nie? taka kalka takiej stereotypu, mm -hmm. że astma to już w ogóle kaplica, siedzieć w domu na tyłku, <noise> nie ruszać zbyt e, intensywnie ciałem, bo można się udusić. Nie, nie, w ogóle tego nie mam, wręcz przeciwnie. Jakoś tak bardzo lubię tę aktywność fizyczną, mam wrażenie, że ona mi bardzo pomaga. Zresztą to dostałam takie zalecenie jeszcze jako dziecko od lekarza, żeby pływać i chodziłam na basen, w związku z czym naprawdę bardzo dobrze pływam. I to myślę, że pomogło mi, jeżeli chodzi o jakiś taki zakres, jak to się mówi, wiem, objętości płuc i... I dzięki temu, że rodzice położyli taki bardzo duży nacisk, to głównie moja mama, która była kiedyś pływaczką, stwierdziła, że to, jeżeli lekarze mówią, że to jest dla mnie dobre, plus to jest bardzo niekontuzyjny sport, to powinnam w to iść. I dzięki niej jakoś tak ta moja aktywność fizyczna nigdy nie zanikła. I zostało mi to. Ja to bardzo lubię i zawsze znajduję sobie jakiś sport. Uprawiam go na przykład przez rok, a potem zmieniam. Teraz myślę, żeby zacząć biegać. Chociaż bieganie mnie trochę nudzi, ale bardzo mnie kusi, żeby na przykład móc przebiec 10 kilometrów. Da się. Da się? Zasnął, tak. Ja zacząłem no 20 kilo temu to było, ale kilka lat temu zacząłem biegać zupełnie przez przypadek. <grym> Jak bo... można zacząć biegać przez przypadek? <grym> co, poznałem człowieka, który po prostu zainspirował mnie w ciągu 30 minut y, swoją historią. Na treningu, na siłowni go poznałem e, i postanowiłem, że może ja bym sobie też spróbował podreptać. Mimo, że od dzieciaka e, uwielbiałem zawsze sporty, grałem w piłkę, biegałem po podwórku i tak dalej, natomiast bieganie dla samego biegania było dla mnie największą karą, absolutnie mm -hmm. największą karą. E, no skończyło się z tym, że tylko, dzięki, tylko, dzięki, tylko te, dzięki temu, że mi się trochę posypały kolana, bo się przyciążyłem, to nie, to nie zacząłem biegać ultramaratonów, ale półmaraton przebiegłem. Zrobiłem bieg górski, jeden tam kilometrowy. No dobrze, no to może teraz ty mnie zainspirujesz. Zobaczymy, co na to moje kolana. Nie do końca polecam, bo to jednak... Są, pływanie jest bezpieczniejsze chyba. A no też tak. można sobie kondycję dobrze wypracować. No dobra, zobaczymy. Gdzieś, gdzieś, gdzieś ta dziesiątka jednak mnie bardzo, bardzo kusi. Nigdy w życiu nie przebiegłam 10 kilometrów. Przejść tak, ale przebiec to, to już wydaje się. się ciężkie. No to trzymaj kciuki, może mi się uda. Trzymam kciuki. Yy, yy, warto brać leki. Sam wiem po sobie, yy, mimo że wożę, muszę pamiętać, ale dzięki temu ja mam przynajmniej spokój, bo wiem, że jestem zadbany. Masz tak mm, samo? Tak, tak. To daje wielką ulgę. Yy, nie ma tego lęku, że. Że coś się może stać i nie ma też tego bólu, bo czasami jest tak, że to no, po prostu boli. To jest, to jest w ogóle niesamowite uczucie, że nie jest się pod wodą, bo oczywiście kojarzy nam się to uczucie duszenia z tym, że jesteśmy pod wodą, przynajmniej mi. A tutaj to powietrze jest, ono jest wszędzie, ono jest dostępne, ale nie może wejść do środka i jest to przerażające. Taka pułapka nie wiem, ciała, umysłu oskrzeli płuc. I to, że w takiej jednej tableteczce jest ratunek, jest piękne i daje, daje duży luz. Juliu, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejną już za tydzień. Dzięki. A jeśli Państwo potrzebują więcej wiedzy na temat astmy, to zachęcam do zerknięcia w raport, który jest podlinkowany w opisie tego odcinka na kanale YouTube. Życie z astmą ciężką, punkt widzenia pacjenta.